odnośnie tych wulgaryzmów możemy się przyjrzeć jeszcze słowo kurwa. Mamy to słowo kurwa i teraz od małego nam się mówi, żeby tego słowa nie mówić. Od pokoleń. I jaki jest tego efekt? Jedziesz 10 tysięcy kilometrów stąd i każdy wie, co oznacza to słowo. Czy w Egipcie, czy na Sri Lance, czy w Dubaju. Ludzie wiedzą, co oznacza to słowo, więc jednak ta metoda nie działa chyba. Możemy sobie tutaj powiedzieć, że mówi nam się od mojego, że tego nie mówić, a jednak na całym świecie to kurwa występuje. No i mnie to szczerze cieszy, bo dla mnie słowo kurwa to jest piękne słowo, jest to jedno z najszczerszych słów. Powinniśmy być dumni z niego. I jeżeli Polska jest na mapie dzięki temu słowu, no to trzeba coś z tym robić. I powiem tak, dla mnie słowo kurwa jest jak ogień. Jeżeli korzystamy z tego słowa, kontrolujemy to słowo i wykorzystujemy je w dobrych intencjach, no to wtedy to potęguje nasze dobre intencje. Na przykład, chcę pochwalić Błażeja. Kurwa, Błażej, ale żeś reklamę odjebał. A teraz powiem tak, Błażej, super zrobiłeś. Nie, to co wywołuje pozytywniejsze rzeczy. Emocje, co bardziej go zbuduje? No naszym zdaniem właśnie ten szczery przekaz, ale w momencie, kiedy to słowo zaczyna nam się wymykać spod kontroli, no to jak z ogniem, może wszystko spłonąć wokół nas i tutaj naszym celem nie jest nigdy to, żeby mówić młodzieży, żeby co drugie słowo to było kurwa, ale też nie chcę mówić, że to słowo jest złe, bo to jest piękne słowo, to jest potężne słowo i dlatego mamy to przesłanie ogień z kurwami i to jest nasz pogląd na rzeczywistość. I oczywiście wy, na przykład rodzice albo osoby, które się z nami nie zgadzają, mogą mieć inny pogląd, na rzeczywistość i to jest okej. Tylko, że nas raczej nie przekonacie i my nie będziemy was przekonywać. A jeżeli chcecie coś zmienić, to możecie śmiało robić coś swojego i pokazywać to w waszym stylu, bo żyjemy jeszcze w wolnym świecie. I dziękuję.